Zamek w Trenczynie, można powiedzieć, wisi nad samym starym miastem. Stare miasto, piękne, ciekawe zabytki, a najciekawszy z nich to kryte schody, farskie schody z XVI wieku, którymi poszliśmy w górę w stronę zamku. I to już koniec schodów. Było ich 98 i już bliżej widać górne partie zamku, w dole Trenczyn, stare miasto. O, stąd startowaliśmy, z ulicy Farskiej. Jeszcze raz widok w górę, a po drodze teraz przy południowej ścianie, przy południowych murach zamku, w pięknym lesoparku, znaleźliśmy już wiosenne roślinki, kokorycz. I to już górne partie. Z tej strony też można wejść na zamek, ale w sezonie. My nie planowaliśmy zwiedzania zamku w środku, bo jeszcze w planie dzisiaj nam został jeden zamek, Lednicki Rad. Wróciliśmy z powrotem krytymi schodami farskimi do Trenczyna i pojechaliśmy z powrotem w stronę tego miejsca, gdzie mieszkamy. Tu widok jeszcze na zamek, a tu już widok na następny zamek. Przejechaliśmy koło naszej kwatery i jeszcze parę kilometrów i już jesteśmy we wsi Lednica. Tu jest zamek, który jest na końcu Wyrszackiego Bradla, tego pasma zwanego Koroną Białych Karpat. Na początku tej Korony Białych Karpat na południu jest Wyrszacki Hrad, a tu jest Lednicki Hrad, na końcu północnym tej Korony Białych Karpat. Ten zamek już zaczynają przygotowywać do zwiedzania, już można latem wejść, ale poza tym już się nie da, tak jak kiedyś, tak jak weszliśmy na przykład na Poważski Hrad. Już nie, za chwilę zobaczycie dlaczego. Były tam piękne przebiśniegi przy źródle Kataryny, a to Kateryna, niedaleko od Trenczyna, a nad nią Lednicki Hrad. Jedyne wejście na zamek jest z drugiej strony, od wschodu. Znaleźliśmy to miejsce, ale niestety tam już krata. Dalej nie da się wejść, chyba że po tej ścianie tu po prawej, ale nie wzięliśmy tym razem sprzętu wspinaczkowego i zrezygnowaliśmy. Nie byliśmy w środku, ale na pewno tu przyjedziemy. Moim zdaniem będzie to jeden z ciekawszych zamków, jeżeli chodzi o sposób zwiedzania, chodzenie, wspinanie się trochę powyżej jeszcze zamku, na tą skałę za zamkiem. Koniecznie trzeba tu wrócić.